Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W zeszłym tygodniu pojawiło się omówienie trzeciego odcinka The Acolyte, w którym przeanalizowałem wszystkie najważniejsze wydarzenia, które miały w nim miejsce. A jednym z tych wydarzeń było to, że nasze bliźniaczki, Osha i Mei, zostały stworzone poprzez moc. I szczerze wam powiem, że myśląc o tym, że do tego w ogóle doszło, to nie przywiązałem tej sprawie większej wagi, tylko po prostu stwierdziłem, że miało to miejsce i że jest to technika ciemnej strony, oraz że może później Darth Plagueis skorzystał z wiedzy wiedźm w tym zakresie, no i w sumie to tyle, co na ten temat powiedziałem. Jednak ponownie za sprawą dyskusji rozgrywającej się między widzami w komentarzach, Hechu i Tymon, pozdrawiam was serdecznie, zostałem uświadomiony, że to wydarzenie ma o wiele większą wagę niż ta, którą jej poświęciłem, ponieważ może zepsuć dotychczasowy dorobek Piquay w kwestii wątku tworzenia życia poprzez moc. Hechu i Tymon trochę sobie na ten temat podyskutowali, a ja tej dyskusji się przyjrzę i spróbuję też dodać coś od siebie, także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. A więc zacznijmy od początku, czyli komentarza otwierającego dyskusję. Nim Hechu zwrócił uwagę na to, że pomysł, by jakieś przypadkowe wiedźmy nie wiadomo skąd potrafiły za pomocą mocy tworzyć życie, jest absurdalny. Po pierwsze dlatego, że rola poszukiwaczy i posiadaczy tej umiejętności zawsze przypadała Sithom. To ich celem od pokoleń było manipulowanie życiem dla swoich korzyści. To oni przez wiele tysięcy lat próbowali tą technikę opanować, by móc rządzić galaktyką po wsze czasy. A tu nagle zostali oni ograbieni ze swojego życiowego dorobku, a do tego okazało się, że to czego szukali przez tyle lat, co zapewne nie było prostym zadaniem, mieli na wyciągnięcie ręki. Więc w jakiej to stawia ich sytuacji? Jakieś losowe kobiety okazały się lepsze od nich, użytkowników mocy, którzy ponad wszystko chcieli być najpotężniejszymi istotami we wszechświecie. Nie dość, że opanowały umiejętność, którą Sithowie tak pożądali, to jeszcze były w stanie ukryć się przed nimi i to w sumie nie z jakimś większym trudem, bo znalezienie kryjówki wiedźm nie należało do najbardziej wymagających zadań. Skoro czterech Jedi w serialu dało radę oraz jeszcze ktoś przed nimi, to tak samo jeden na bo dwóch Sithów również by sobie poradzili. Nie wiem jak wy, a ja będąc takim Sithem, gdybym się dowiedział o czymś takim, to po prostu bym się wkurzył. A jak dobrze wiemy, Sithów lepiej nie denerwować. A po drugie, ten pomysł odbija wyjątkowość tej technice. Jak dotąd znanych przypadków korzystania z niej mieliśmy dwa. Pierwszy, czyli Darth Plagueis, który wiemy z legendy o jego tragedii, że potrafił jej używać. I drugi, jeszcze bardziej ciekawy, czyli Anakin Skywalker, który przypomnijmy został stworzony przez samą moc. Tutaj nie żaden użytkownik, lecz sama mistyczna energia powołała go do życia. Choć z tym to też nie było do końca pewne, bo pamiętam taki kadr z komiksu, na którym było pokazane, jakoby Palpatine stworzył Anakina, no i ten kadr stał się punktem wyjścia teorii na ten temat. Jakbyście chcieli, to mogę kiedyś o niej opowiedzieć. Niezależnie jednak, czy ta teoria byłaby prawdziwa, czy też nie, nie zmienia to jednak faktu, że bycie dzieckiem stworzonym przez moc, to zawsze była rola Anakina, która dodawała mu do jego wyjątkowości. I tak jak Sithowie zostali ograbieni ze swojego dorobku, tak i Skywalker został go pozbawiony, gdyż jak się okazuje, to dzieci zrodzonych z mocy było więcej, a nie tylko on jeden. I tutaj mały dodatek ode mnie w tej sprawie. Mianowicie zastanawiałem się nad tym, jak to się ma do przepowiedni o wybrańcu. Treść przepowiedni głosiła, że nadejdzie wybraniec niezrodzony z ojca, a dzięki niemu przywrócona zostanie ostateczna równowaga mocy. Bezapelacyjnie wybrańcem był Anakin, na Zej to wiadomo, kwestia sporna, czy w końcu była czy nie. Gdy omawiałem Ahsokę w zeszłym roku, to w jednym z odcinków mówiłem o tym, że równowaga mocy jest cyklicznie zaburzana, więc pojawienie się wybrańca, który tą równowagę przywróci, to regularne wydarzenie, no i dlatego Rey również mogłaby nim być. Już to odebrało Anakinowi wyjątkowości, ale pojawienie się kolejnych potencjalnych kandydatek na dwie wybrańczynie, czy że jedna z nich miałaby się nią stać, robi to jeszcze bardziej. No i też nasuwa się pytanie, zwłaszcza w kontekście tego, że dziewczyn są dwie. Czy każde dziecko zrodzone z mocy musi być wybrańcem? No też nie wiadomo, ale przede wszystkim to również sprawia, że ta umiejętność staje się taka zwyczajna i tworzenie życia poprzez moc nie jest niczym wyjątkowym. No bo skoro powołanie kogoś do życia w taki sposób dawało status wybrańca, a okazuje się, że nie jest to wcale takie trudne, no to wtedy kandydatów do tej rangi jest o wiele więcej i rodząc się z mocy nie masz tej pewności, że to akurat ty będziesz wybrańcem. Okej, myślę, że z pierwszego komentarza wyciągnąłem już wszystko, także przejdźmy dalej. W dalszych częściach dyskusji Tymon stawał w kontrze do tego, że wcale nie jest powiedziane, że tworzenie życia poprzez moc jest takie proste. Padły tutaj argumenty takie jak na przykład to, że wiedźmy zapewne też musiały przez dłuższy okres czasu się jej nauczyć, bo na pewno nie zrobiły tego w jeden dzień i mogło to trwać podobnie długo jak w przypadku Sithów. Oraz że, jak to często bywa w przypadku bardziej skomplikowanych rytuałów, mogą one odbywać się tylko w miejscu silnie związanym z mocą, a ich świątynia mogła takim miejscem być. Więc to też nie jest tak, że mogę to zrobić w dowolnym miejscu. A ostatnim argumentem Tymona, do którego wrócę później, jest to, że udało im się stworzyć tylko dwie istoty i nie więcej. I okej, przekonuje mnie to, że dla nich to też nie była taka prosta sprawa, ale dalej zgadzam się z Hechu, że odbiera to Sithom ich dorobek, no bo nie byli jedyni. Jednakże Tymon dodał jeszcze jedną rzecz i to dość ciekawą. W kontekście tego, co mówiłem o byciu wybrańcem, że dziewczyny są dwie, to może było tak, że gdy wiedźmy próbowały stworzyć życie, moc doszła do wniosku, że faktycznie to jest czas na powołanie do życia wybrańca. Ale że dobrym pomysłem mogłoby być stworzenie dwóch istot, z
czego jedna koniec końców stanie po jasnej stronie mocy, a druga po ciemnej, na znak równowagi. I to moim zdaniem brzmi dość ciekawie. Trochę kojarzy mi się z jedynymi z Mortis, że jest reprezentant światła i reprezentant mroku. Nie ma tutaj tylko kogoś na wzór ojca, jako symbolu równowagi. No ale skoro dziewczyny podkreślały kilkukrotnie, że są jednością za pomocą tej swojej rymowanki, to myślę, że gdyby faktycznie miały być kimś takim, to poradziłyby sobie we dwie. Hechu był innego zdania. Uważał, że to chyba przesadzony pomysł i lepszą opcją byłoby, gdyby dziewczyny były połączone diadą mocy. I to również czyniłoby je wyjątkowymi, a no takie one właśnie mają być, ale nie w aż takim stopniu jak ranga wybrańca. Jeszcze, że mówiąc, sam nie jestem pewny, która z opcji byłaby lepsza, bo obie brzmią nie najgorzej. Pomimo tego, że opcja dwóch wybrańców jest bardziej umniejszająca dla Anakina, no to jako koncept zapowiada się interesująco. Więc tak ogólnie podsumowując, zgadzam się z tym, że cały ten pomysł ze stworzeniem Oshi i Mei poprzez moc zabrał dorobek Exitom oraz Anakinowi. Niemniej trzeba oddać to, że został on dobrze poprowadzony i można by jeszcze zrobić z nim coś ciekawego, skoro już go mamy. Ale czy tak się stanie? Czas pokaże. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co myślicie, po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. Dziękuję Hechu i Tymonowi za to, że udzieli się w komentarzach i pozwoli mi na wykorzystanie ich rozmowy do stworzenia tego odcinka. I przepraszam, że ten odcinek widzicie terapiowo we wtorek albo w środę nawet, a w miniony weekend odbywał się Pykon, więc ciężko było z czasem na zrobienie filmu. Swoją drogą bawiłem się świetnie, polecam. No i widzimy się już niedługo w kolejnych omówieniach odcinków The Acolyte, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.